Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów, a tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem? Tego nie wiem. Jedno wiem. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: to ty jesteś jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia.
Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszawszy to, niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, rzekli do Niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal. Długie słowo dzisiaj. To jest ta łaska roku A, kiedy słuchamy Ewangelii, którymi Kościół przygotowywał katechumenów do chrztu. I my dzisiaj słuchamy to troszeczkę inaczej, bo nie przygotowujemy się do chrztu, ale przygotowujemy się do odnowienia chrztu w noc paschalną. Co roku to robimy. To słowo dzisiaj, bo nie przychodzi tak, żeby nam coś ogólnie powiedzieć o Panu Jezusie, żebyśmy się czegoś mogli nauczyć, ale przychodzi jako światło. Jeden z psalmów mówi, że Słowo Boże jest światłem dla naszych kroków. I myślę, że dzisiaj wobec tego zamętu, w którym jesteśmy, wobec tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, w których jesteśmy uczestnikami, w których musimy się poruszać, musimy żyć też wśród, w naszych domach, na miejscach pracy, wśród sąsiadów. Szukamy odpowiedzi, jak mamy rozumieć to wszystko, co się dzieje, jak mamy reagować, co mamy robić. To słowo dzisiaj przychodzi z takim ogromnym pocieszeniem dla mnie, bo ono mówi, że za tym wszystkim stoi Bóg. Stoi Bóg. Ten psalm, który śpiewaliśmy, psalm 23, przepiękny psalm, który mówi: nawet jeśli pójdę ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Więc przechodząc przez ten trudny czas tego zamętu, nie rozumiejąc tego, co się dzieje, przez tą ciemną dolinę, nie musimy się bać. Dlaczego? Dlatego, że przez tą ciemną dolinę przeprowadza nas nasz Pan, który nas nie zostawił samych. To słowo, które przychodziło w tamtym tygodniu i będzie przychodzić w przyszłym, jak po grzechu Pan Bóg mówił najpierw, że nie pójdę z tym ludem. Idźcie, idźcie, ale ja z wami nie pójdę, bo jesteście ludem o twardym karku. I wtedy Mojżesz mówił: jeżeli tak ma być, to lepiej nas nie wypuszczaj w drogę. Co my zrobimy sami? I potem Pan Bóg zmienia zdanie i mówi: dobrze, pójdę z wami, ponieważ jesteście ludem o twardym karku. I Mojżesz mówi: no właśnie, dlatego, że jesteśmy ludem o twardym karku, potrzebujemy, żebyś ty poszedł z nami, bo ty przebaczysz grzech. Nie? Jesteśmy ludem o twardym karku, ale Bóg idzie razem z nami, żeby dokonać w naszym życiu wielkich rzeczy. I tym sposobem, jaki Bóg ma dla nas, którzy jesteśmy ludem o twardym karku, którzy chodzimy często własnymi drogami, którzy dochodzimy do pewnych granic w naszym życiu i nie potrafimy je przekroczyć, Bóg posługuje się metodami dziwnymi. Właśnie to, co psalm mówił: kij Twój i laska pasterska.
Dlaczego mówi kij i laska? Bo mówi, bo ten kij, tutaj mamy kij zawieszony i laska pasterska. To jest ta laska pasterska. To jest krzyż naszego Pana. Kij i laska, bo ma dwa końce. Jest jak miecz, jak złapiesz u góry, to jest miecz, którym możesz pchnąć, możesz zranić kogoś. A z drugiej strony, jak złapiesz od dołu, to jest krzyż, który obwieszcza miłość Boga. Kij i laska. To jest to, co prorocy mówili, że Bóg rani i leczy. Że Bóg ma dosyć dziwny sposób postępowania według nas. Ale jest dobry, pełen miłosierdzia, który prowadzi cierpliwie naszą historię do zbawienia. Jeremiasz przez Ezechiela Bóg mówił, czy wy myślicie sobie, że ja chcę naprawdę śmierci grzesznika, a nie raczej, żeby się nawrócił i miał życie. I żeby Bóg mógł nas nawrócić, Bóg stosuje dziwne metody, właśnie to, kij i laskę, czyli krzyż. I dzisiaj w Ewangelii widzimy sposób postępowania Boga. Widzimy Chrystusa, który widzi człowieka niewidomego od urodzenia i robi rzeczy, które myślę, patrząc się na to, tak moglibyśmy powiedzieć, ale Panie Jezu, tak nie wypada robić. Bo Chrystus pluje na ziemię, robi błoto z tej ziemi i rzuca mu na oczy. Tam jest użyte słowo, które mówi, że namaszcza mu oczy. Ładne mi namaszczenie błotem w oczy. Nie? I jeszcze mówi, idź się obmyj. Myślcie, to jest, jak patrzymy się na to, jak słuchamy tego, my się już obłaskawiliśmy to słowo. Nie? Przyzwyczaj, na nas już nie robi wrażenia. Ale pomyślcie tylko, na to wszystko należy powiedzieć, Panie Jezu, ale jak tak możesz robić? Niewidomy, który żebrze, daj mu 5 złotych, będzie zadowolony. Dlaczego robisz mu takie rzeczy? Ale te wszystkie rzeczy właśnie, to, że rzuca błoto w oczy, są po to, żeby on potrzebował się obmyć. Żeby poszedł do sadzawki, obmył się i zobaczył wielkie dzieła Boga. Uczniowie pytają się, kto zgrzeszył, że jest jego taki stan? Pamiętam, jak to słowo przychodziło do nas, wiecie, dokładnie 3 lata temu, kiedy zaczynały się restrykcje związane z pandemią. I przychodzi teraz, po 3 latach. Może przychodzi dlatego, że niczego się nie nauczyliśmy przez tą pandemię, przez restrykcje, przez różne rzeczy, które przychodziły. I teraz przychodzą jeszcze trudniejsze rzeczy związane z Janem Pawłem II, z wszystkimi tymi rzeczami. Ale Bóg jest cierpliwy. Bóg będzie nam rzucał błoto w oczy. My możemy sobie myśleć, niewystarczająco trudne jest moje życie, że jeszcze mi je utrudniasz? Niewystarczająco trudno jest być dzisiaj Twoim uczniem, być w Kościele, nie zrezygnować, nie odwrócić się, że Ty jeszcze moje życie utrudniasz? Jeszcze dajesz mi takie rzeczy? Ale Bóg, który kocha, chce nas poprowadzić głębiej, wiecie? Żebyśmy odkryli łaskę chrztu. Żebyśmy przestali być uczniami, którzy po prostu chodzą za Chrystusem, nie rozumiejąc Go. Żeby dokonało się to, co dzisiaj słuchaliśmy w tej Ewangelii. Żeby doszło na końcu do tego spotkania, gdzie Chrystus nam powie, czy Ty wierzysz w Syna Bożego? Mówię, a kto to jest, Panie? Ten, którego widzisz. Czyli wszystkie te rzeczy, także te trudne skandale, które teraz wychodzą na jaw. Chcielibyśmy powiedzieć, Panie, zakryj te skandale. Dzisiaj święty Paweł w liście do Efezjan mówi o tym, wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu. A wszystko, co wychodzi na światło, jest światłem.
że te wszystkie rzeczy, to, że Pan Bóg wydobywa na jaw, że wziął rękę, że objawia, że przychodzi z takimi sytuacjami trudnymi, które przychodzą do naszego życia, są łaską Boga. Żebyśmy przestali być po prostu. Tylko żebyśmy chcieli ruszyć w drogę do tych źródeł chrztu. Żebyśmy stali się uczniami Chrystusa na serio. Żeby się otworzyły nasze oczy, żebyśmy mieli spotkanie z Chrystusem. Żebyśmy Go nie znali ze słyszenia, ale żeby Go zobaczyły nasze oczy. Tak jak w Księdze Hioba, nie? Te wszystkie rzeczy, które się po Jego życiu przetoczyły, były po to, żeby na końcu mógł powiedzieć: do tej pory znałem Cię ze słyszenia, teraz zobaczyły Cię moje oczy. Słowo, które przychodzi z ogromnym pocieszeniem. Zaprasza nas do tego, żebyśmy dali się Bogu przeprowadzić przez ten czas. Nie próbowali uciekać, usprawiedliwiać się głupio, szukać sprzymierzeńców u kogokolwiek, próbując obracać historię do góry nogami, próbując znaleźć, dać Bogu poprowadzić tą historię. Bo to, co mnie trochę zatrważa dzisiaj, to jest to pytanie faryzeuszów, którzy mówią: czy my też jesteśmy niewidomi? A on mówi: to jest wasz problem, to jest wasz problem. Bo gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale skoro mówicie, że widzicie, grzech wasz trwa. Tak długo, jak nie pozwolimy Bogu przeprowadzić się przez tą historię, poprowadzić Jemu, żebyśmy mogli Go zobaczyć i doświadczyć, żeby On naprawił wszystko, dokonał nowego stworzenia, będziemy ciągle w naszym grzechu. Będziemy ciągle w tej niezdolności, którą mamy, żeby kochać, żeby przebaczać, żeby żyć. Będziemy ciągle tylko żyli dla siebie samych. Dobra nowina, bracia, dzisiaj. Nie musimy się lękać. Pan prowadzi historię. Rzucił błoto w oczy? Rzucił. Boli? Boli. Nie wiemy, co mamy zrobić? Nie wiemy, co mamy zrobić. Ale dzisiaj jest 26 dzień Wielkiego Postu. Zostało nam jeszcze trochę do odnowienia przyrzeczeń, do tej Wielkiej Nocy, w której Pan Bóg będzie chciał nas porwać ze sobą. Pan Bóg odpowie, nie zostawi nas, swojego ludu samego.